Jest z nami Morela, drugie podejście pod Grądę. Dzień dobry. Witam. Jak po ostatnim występie, jakie wrażenia w ogóle, jakieś przemyślenia? No przemyślenia, no lepsze przygotowanie, no i teraz musi być chłodna głowa, nie że się wyszczelam, tylko że mówię, no i całkiem inny tryb przygotowawczy, zmieniony trener. I całkiem dieta, kilogramy w dół, szybkość, na to postawiliśmy, ruch na nogach, no i mówię, no całkiem inne przygotowanie niż wcześniej i całkiem inny styl boksu, o, tak to tu powiemy, tak delikatnie. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, że sylwetka naprawdę, tak pomyślałem sobie przez moment, że może podobny facet do Moreli, ale z daleka patrzę, nie, to jednak Morela, potem wyczytują Morela. Mówię, nie, no dobra, ale ile kilogramów zgubiłeś? 13. Szacunek, no bo chyba łatwo nie było, co? No 3 miesiące dieta, zero, ani jakieś piwko, nic, dieta, słodycze odstawione, suplementacja i ciężkie treningi. Okres przygotowawczy prawie 2,5 miesiąca to były 3 treningi dziennie, bieganie, rower, boks i tak cały czas. Znużenie? Nie, zrobiliśmy ten czas taki odpoczynkowy i ciało się zregenerowało, bo to mówię, no wszystko obolało, bo to treningi jak są takie ciężkie, sparingi miałem z chłopakami z BKFC, gdzie ich pozdrawiam, angielskimi. Mówię, pozdrawiam też Adama Królika, mojego nowego trenera i to mówię, to całkiem jest inaczej. Wszystko postawiliśmy na sparingi i no inna technika boksu, mówię, trochę zmieniliśmy tam wszystko, nie ma... Trochę pokażemy jutro, mówię, bardzo dużo zmieniliśmy. Daje się poprawić technikę w takim wieku? Tak, daje się. Ja chcę to zmieniać, ja chcę z jak najlepszymi stoczyć walki i mówię, jak przychodzę tutaj, no to chcę wygrywać, nie przychodzę tutaj, żeby mnie poobijali, tylko przychodzę po najwyższe trofea, czyli turniej, znowu turniej, chciałem iść w turniej, idę po najwyższe trofeo, inaczej nie widzę tego. W założeniu to 3 walki do stoczenia, to też specjalny program przygotowań chyba, tak? Tak, specjalny program przygotowań, tak, to jest, mówię, no. I najważniejsze jest wszystko kalkulacja i chłodna głowa. To nie może być, że lecimy łabu, i wyszczelany i koniec. Nie. Zimna głowa i kontra i kończymy walkę. I balet, no tak można powiedzieć. Poprzednim razem sporo było gdzieś tutaj takich obserwacji i mówili, no musiałby technikę poprawić i tak dalej. Da się w tym wieku poprawić technikę? Da się? Dla chcącego nic trudnego, da się wszystko zrobić, tylko trzeba chcieć. Tak jak ja chcę, ja się uczę, trener mnie chwali, to znaczy zmiana, no to mówię, no to jest dobrze. No w tym wieku da się, to nie jest to, że Anthony Hopkins miał 50 lat, był mistrzem świata. Mówię, to nie jest, Foreman 55 chyba, jak był mistrzem świata wagi ciężkiej, to wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć. Chcesz się uczyć, chcesz trenować ciężko, dasz wszystko radę zrobić, to nie jest tak. To jest tylko liczba. Ja się czuję, jakbym miał 20 parę lat, no to mówię, no to jest liczba. Wiek to jest tylko liczba, 41 to tylko jest liczba. Ze spadkiem wagi też te kontuzje gdzieś odeszły, łatwiej się było ruszać? Żadnej kontuzji nie miałem, mówię, no tylko jak chcieliśmy uruchomić biodra, żeby ten większy balans był i mówię, to trochę zmieniliśmy tutaj wszystko. No to był wcześniejszy trener prowadził mnie inaczej, zablokowaliśmy te biodra, a teraz odblokowaliśmy i mówię, jest całkiem inaczej, jest balans, jest szybkość, no jest dobrze, dla mnie jest bardzo dobrze. A ten materiał z poprzedniej walki to był taki dobry materiał do przemyśleń? Tak, jak najbardziej, mówię, to jest sport, ja to nie, jak przegrałem, to się nie obrażam na nikogo, trenuję ciężko, chcę walczyć z jak najlepszymi i odnosić sukcesy, no po to tu przyjeżdżam, mówię, nie przyjeżdżamy tu do zabawy, żeby się obijać, tylko chcemy te najwyższe trofea, jakąś tą popularność zdobywać i się rozwijać, iść dalej, no bo na tym wszystkim polega, nie? To w takim razie tak, czekam jutro na 3 walki. Tak. Życzę ci 3 walk, no i żeby się nic nie stało, żebyś wrócił do Anglii i żebyś mógł normalnie pracować, funkcjonować, a nie leczyć się przez następne tygodnie. Tak, dziękuję bardzo, tak, jak najbardziej, tak. W takim razie wszystkiego dobrego, powodzenia jutro. Dziękuję.